Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Policja z Opola Lubelskiego zatrzymała trzech obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 23 lat, podejrzanych o pobicie 42-letniego mieszkańca gminy Chodel. Według informacji przekazanych przez policję, mężczyźni zaatakowali ofiarę bez wyraźnego powodu, bijąc go po całym ciele, po czym odjechali samochodem. Zdarzenie miało miejsce 10 września około godziny 22. Po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci przystąpili do ustalania sprawców. Badanie dowodów oraz prowadzenie postępowania doprowadziło do zatrzymania trzech młodych mężczyzn z Ukrainy, podejrzanych o udział w napaści. Zatrzymani usłyszeli zarzuty pobicia i zostali przekazani do prokuratury rejonowej w Opolu Lubelskim. W ramach środków zapobiegawczych prokurator zadecydował o nałożeniu na nich dozoru policji, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakazu zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja kontynuuje śledztwo w tej sprawie, mając na celu pełne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Po odkryciu ciała 59-letniego mężczyzny w windzie w gdańskiej dzielnicy Zaspa, 4 osoby zostały zatrzymane przez policję. Jednakże niespodziewanie 47-latek, jeden z podejrzanych o śmiertelne ugodzenie ofiary nożem, zmarł w policyjnej celi. Prokuratura podkreśla, że nie ma dowodów wskazujących na udział osób trzecich w jego śmierci. W poniedziałek w bloku przy ulicy Ciołkowskiego w Gdańsku znaleziono ciało mężczyzny. Policja i biegły z zakresu medycyny sądowej przystąpili do oględzin pod nadzorem prokuratora. W wyniku postępowania zatrzymano 4 osoby. 2 z nich, kobiety w wieku 54 i 77 lat, były świadkami zdarzenia i zostały oskarżone o nieudzielenie pomocy ofierze oraz próbę zacierania śladów przestępstwa. Jak informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku, prokurator Grażyna Wawryniuk, kobiety mogły wezwać pomoc, ale tego nie zrobiły. Dodatkowo pomagały w wynoszeniu ciała z mieszkania i umieszczaniu go w windzie. W czwartek planowane jest posiedzenie w sprawie ich tymczasowego aresztowania. 47-latek, który prawdopodobnie ugodził ofiarę podczas konfliktu, zmarł w areszcie. Według wstępnych informacji, przyczyną jego śmierci mogła być niewydolność krążeniowa. Sekcja zwłok zostanie przeprowadzona w czwartek, aby dokładnie ustalić przyczynę zgonu. Inny mężczyzna, który został zatrzymany w związku z tą sprawą, został przesłuchany jako świadek. Prokurator Wawryniuk potwierdziła, że ciało 59-latka zostało umieszczone w windzie dzień po rzekomym zabójstwie. Śledztwo w tej sprawie trwa. Bydgoszcz stała się miejscem makabrycznego odkrycia. W sobotę 23 września na ogródkach działkowych Polana funkcjonariusze odkryli ciało 68-letniej kobiety. Kobieta została uduszona, a głównym podejrzanym jest jej 45-letni syn. Zgłoszenie o braku kontaktu z 68-latką wpłynęło od córki zaniepokojonej długą nieobecnością matki. Na podstawie tego zgłoszenia w sobotę wieczorem policjanci ujawnili tragiczne odkrycie na działce ofiary. Po intensywnych poszukiwaniach oraz działaniach śledczych udało się zatrzymać 45-letniego syna zmarłej. Został on zatrzymany w swoim domu i postawiono mu zarzut zabójstwa. Według informacji podanych przez portal pomorska.pl, śledczy ustalili, że kobietę uduszono przy użyciu plastikowej taśmy, popularnie nazywanej trytytką. Choć motyw zbrodni nie jest jeszcze dokładnie znany, prokurator Włodzimierz Marszałkowski, szef prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe, wskazał, że mogły mieć tu miejsce kwestie finansowe. Niemniej jednak prokuratura nie wyklucza innych przesłanek stojących za tym czynem. Sąd w Bydgoszczy zadecydował o umieszczeniu 45-latka w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie, jeśli zostanie uznany za winnego, grozi kara od 8 do 25 lat, pozbawienia wolności, a nawet dożywotnie więzienie. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku we współpracy z funkcjonariuszami Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku
pod nadzorem prokuratury okręgowej w Gdańsku, prowadzili śledztwo, które dotyczyło wielokrotnych kradzieży z włamaniami do salonów jubilerskich, które dokonywane były w ramach zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski i Niemiec. Członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej zazwyczaj wjeżdżali kradzionymi samochodami w witryny sklepowe, rozbijając ich zabezpieczenia. Przestępcy kradli wyroby jubilerskie, zegarki marek premium i sprzedawali je paserom. Śledczy ustalili, że w okresie od listopada 2019 roku do grudnia 2020 roku sprawcy na terenie Polski włamali się do salonów w Gdańsku, Koszalinie, Lublinie, Elblągu i Katowicach. W Niemczech od sierpnia 2020 roku do kwietnia 2021 dokonali kradzieży z włamaniem we Frankfurcie nad Menem, Monachium, Lipsku i w Hanowerze. Łączna wartość utraconych wyrobów jubilerskich przekroczyła 5 milionów złotych. Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło w kwietniu 2021 roku. Wówczas policjanci z Komendy Wojewódzkiej razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej weszli na teren posesji w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie zatrzymali 5 mężczyzn, którzy akurat handlowali luksusowymi zegarkami i biżuterią zrabowanymi ze sklepu jubilerskiego w Lipsku w Niemczech. Dalsze intensywne czynności prowadzone przez śledczych z Komendy Wojewódzkiej pod nadzorem prokuratury okręgowej w Gdańsku pozwoliły namierzyć kolejnych członków szajki włamywaczy do salonów jubilerskich. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy wsparciu kryminalnych z Komendy Miejskiej oraz policyjnych kontrterrorystów pod koniec września 2021 roku weszli jednocześnie do kilku mieszkań w Gdańsku i w powiecie gdańskim. Zatrzymali tam 5 mężczyzn w wieku od 21 do 41 lat, mieszkańców województwa pomorskiego. Zabezpieczono przy nich m.in. nośniki danych, telefony komórkowe, a także narzędzia mogące służyć do włamań. Policjanci i strażnicy graniczni odzyskali również część ukradzionego mienia. Na poczet grożących oskarżonym kar prokurator dokonał zabezpieczenia na mieniu ruchomym 10 oskarżonych poprzez zajęcie samochodów, pieniędzy oraz wyrobów ze złota. Postępowanie w tej sprawie zakończyło się w dniu 29 sierpnia tego roku skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko 29 podejrzanym. Sprawcom przedstawiono łącznie 72 zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie na terenie Niemiec przestępstw kradzieży z włamaniami do salonów jubilerskich z wykorzystaniem kradzionych pojazdów, nielegalnego posiadania broni, paserstwa i innych przestępstw. Wobec większości sprawców sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Policja intensywnie poszukuje Sebastiana Waldemara Majtczaka, 32-letniego kierowcy BMW, którego podejrzewa się o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, skutkującego śmiercią 3-osobowej rodziny. Pomimo zaocznego postawienia zarzutów w czwartek, mężczyzna nie został dotąd zlokalizowany i doprowadzony do prokuratury. W piątkowy wieczór prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim upubliczniła zarówno treść listu gończego, jak i wizerunek poszukiwanego. Dokument podpisany przez Krzysztofa Wiernickiego, prokuratora tej instytucji, wskazuje, że Majtczak jest poszukiwany za przestępstwo spowodowania śmiertelnego wypadku na drodze. Wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu podejrzanego, zostają wezwane do kontaktu z najbliższą jednostką policji lub prokuraturą. Za pomoc w ukrywaniu lub ucieczce Majtczaka grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Wypadek miał miejsce 16 września tego roku, gdy podejrzany, prowadząc pojazd marki BMW z nadmierną prędkością, wynoszącą co najmniej 250 km na godzinę, w miejscu o ograniczeniu do 120, doprowadził do kolizji z pojazdem marki Kia Proceed. W wyniku zdarzenia samochód marki Kia uległ pożarowi, w którym życie straciła 3-osobowa rodzina: kierowca, jego żona oraz małoletni syn. Pomimo zapewnień rodziny podejrzanego o gotowość do stawienia się przed wymiarem sprawiedliwości, prokuratura, działając na polecenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, podjęła wszystkie niezbędne kroki, aby zabezpieczyć zatrzymanie podejrzanego i zapewnić jego doprowadzenie przed sąd. Podkreślono podczas konferencji prasowej Zbigniewa Ziobry w Łodzi.
procedury prawne, w tym czerwona nota Interpolu oraz europejski nakaz aresztowania, zostały już zainicjowane, co zostało potwierdzone przez ministra Ziobrę. Rozważa on również możliwość zmiany kwalifikacji czynu na bardziej surową. Ksiądz Tomasz Z., jeden z duchownych, który uczestniczył w kontrowersyjnym zgromadzeniu w Dąbrowie Górniczej, podczas którego miała miejsce orgia z udziałem pracownika seksualnego, mimo skandalu, pojechał na wakacje. Impreza została zorganizowana w pokoju księdza. Obecnie duchowny przebywa na zaplanowanym wcześniej urlopie w Turcji i do chwili obecnej nie został przesłuchany przez policję. Podczas zdarzenia w Dąbrowie Górniczej uczestnicy imprezy zażywali środki na potencję. Wynajęty pracownik seksualny stracił przytomność, a wezwani na miejsce ratownicy medyczni napotkali opór ze strony niektórych duchownych, którzy nie chcieli ich wpuścić do mieszkania. W związku z tym interweniowała policja. Po wybuchu skandalu ksiądz Tomasz Z. został odsunięty od pełnienia wszelkich funkcji kościelnych i musi opuścić mieszkanie parafialne po powrocie z wakacji. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie, nie podała jeszcze konkretnego terminu przesłuchania duchownego. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prokurator Waldemar Łubniewski, poinformował Super Express, że śledczy wciąż pracują nad sprawą, przesłuchują świadków i zasięgają opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej. Kluczowa będzie ocena stanu zdrowia pokrzywdzonego pracownika seksualnego w momencie interwencji pogotowia, która może mieć wpływ na kierunek śledztwa. Prokuratura Rejonowa Kraków Prądnik Biały wszczęła śledztwo dotyczące tragicznego wypadku, który miał miejsce na terenie przedszkola w Zabierzowie, gdzie 4-letni chłopiec wpadł do zbiornika wodnego. Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Przewiduje on karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka. Prokuratura zabezpieczyła dokumentację przedszkola, a sekcja zwłok odbyła się w piątek. Jak wynika z ustaleń śledczych, zbiornik, do którego wpadł 4-latek, był źle zabezpieczony. Choć jest za wcześnie na sformułowanie zarzutów, przesłuchania świadków są planowane na najbliższy tydzień. Z pierwszych informacji wynika, że do wypadku doszło w czwartek około godziny 15. Zbiornik znajduje się na placu zabaw przy przedszkolu. Ma około 6 metrów średnicy i był kiedyś używany do gromadzenia wody. Jego właz ma wymiary 40 na 40 cm. Mimo że był zabezpieczony od góry, przestrzeń pod daszkiem pozwalała na przejście małego dziecka. Chłopiec brał udział w zajęciach na świeżym powietrzu w przedszkolu przed tragicznym wypadkiem. Nie jest jasne, czy opiekunki widziały moment wypadku, czy znalazły chłopca dopiero po zauważeniu jego braku. Po wstępnych oględzinach jeden ze strażaków wskoczył do zbiornika, a po kilku próbach zanurzenia odnalazł ciało dziecka. Niestety, mimo podjętych prób reanimacji, lekarz stwierdził zgon chłopca. Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków wystosowała upomnienia do co najmniej 28 firm, które w trakcie kontroli wykazały obecność niebezpiecznych toksyn w swoich produktach, informuje Reuters. Agencja zagroziła również zakazem importu tych produktów do Stanów Zjednoczonych, jeśli firmy nie wdrożą odpowiednich procedur. Kontrola, o której informuje Reuters, miała szczególny nacisk na syropy na kaszel produkowane w Indiach i Indonezji. Powiązano je ze śmiercią ponad 300 osób. Badania tych syropów wykazały obecność wysokich stężeń toksyn, glikolu etylenowego oraz glikolu dietylenowego. Wśród firm, które otrzymały upomnienia, znajdują się producenci ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Korei Południowej, Szwajcarii, Kanady i Egiptu. Produkty budzące wątpliwości to nie tylko syropy na kaszel, ale także leki na biegunkę, pasty do zębów oraz kremy z filtrem przeciwsłonecznym. Agencja podkreśliła, że jeśli firmy nie dostosują się do zaleceń, ich produkty mogą zostać zatrzymane na granicy. Niektóre z produktów, które wypadły najgorzej w kontroli, już zostały skonfiskowane przez celników. Peter Lindsay z firmy prawniczej Paul Hastings, komentując działania agencji, powiedział, że agencja zwiększyła wymogi. Teraz od producentów wymaga się dokładniejszych kontroli, w tym sprawdzania całych pojemników z lekami, a nie tylko próbek.
Ponadto Reuters informuje, że wyjątkowo rygorystyczne kontrole agencji są odpowiedzią na incydenty z syropami z Indii i Indonezji. Po zażyciu jednego z tych syropów w Gambii zmarły dziesiątki dzieci. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła toksyczność tych produktów. Po odkryciu toksyn w syropach na świecie przeprowadzono śledztwa, procesy sądowe i zwiększono kontrolę produktów farmaceutycznych. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.